15 kwietnia 2013. Tutaj widać, że jeszcze muszę czasem coś porobić. Obsługuję tutaj przy wyjściu, jak nie ma nikogo za barem. Przygotowuję sobie koktajl przedtreningowy. No teraz przed treningiem piję aktualnie Showtime'a i Thermopampa. Jestem bardzo zadowolony z tego. Trzyma mi przez cały trening energię. Nie tracę ciepła, mam dość dobrego kopa po tym. Jest też w miarę dobre smakowo w porównaniu z innymi takimi pobudzaczami. Piję to praktycznie przed samym treningiem, bo jeszcze idę na 10 minut na rower, czy tam bieżnię lub stepper. Rozgrzewam barki, więc ta sama moja rozgrzewka trwa około 15 minut. Do treningu zawsze piję BCAA Plus. Rzucam 5 do 6 miarek. One też są smakowe, bez cukru, także stosuję to praktycznie do samego dnia zawodów. Do tego dodaję Low Mineral Carb z Mr. Biga. Moim ulubionym smakiem jest wiśnia. No tego wlewam dość sporo, mimo tego uwielbiam ten smak. No, troszeczkę przy tej ilości, jak ja sobie wlewam, to smakuje jak takie dobre winko. No, zaspokaja moje słodkie smaki na cały dzień. No, czasem jeszcze w domu popijam. Dzisiaj próbuję pierwszy raz maszynę Valdiego tutaj na triceps i biceps. Zrobię mi taką kompatybilną sztukę jedną. Akurat idealnie wchodzi zza głowy. Nic się tutaj nie da oszukać. Trzeba konkretnie robić. Pozycja jest taka lekko odchylona, nie jak większość ławek, na których siedzimy prosto, więc jest wygodnie. Ramiona oczywiście trzeba oddalić, co też dobrze wpływa na łokcie, bo w takiej pozycji bardziej wyprostowanej te łokcie dostają bardziej w dupę. No i co, no tyle trzeba tylko dokładać ciężar i trenować, no i chęci. Może dla osoby wyższej troszeczkę ode mnie byłby problem przy tej maszynie, ale widzę, że Wali tutaj zastosował regulację wznosu siedziska, więc myślę, że spokojnie ktoś jak jest wysoki, to potrenuje na tej maszynie. Zresztą zaobserwuję tutaj, jak będą ludzie u mnie trenowali. No tak, zastosowałem 4 serie tutaj tego ćwiczenia. Przeszedłem na 4 serie ściągania z góry obrotowego uchwytu takiego, który powoduje, że mogę sobie jeszcze tutaj trochę ciężarem ciała pomagać w ostatniej fazie. I nacisk jest taki zewnętrzny, bardziej też pracuje głowa tutaj boczna. I trzecim ćwiczeniem było imitacja pompek takich na poręczach. Stosuję taki tutaj akurat ciężar, już może nie za duży, 12 powtórzeń, żebym wykonał. Trenuję dzisiaj sam, więc trenuję na takim obrotach, że no, druga osoba dzisiaj już by ze mną nie potrenowała. Ten trening też jest może trochę lżejszy i szybszy, ze względu na to, że no, te ostatnie dni tam trochę na tym FIBO się poruszałem. No i niestety trochę trzeba też lżej do tego podejść, ale tam akurat ręce oszczędzałem, więc dzisiaj mogę się bardziej skupić nad tymi rękami, bo to jest moja najsłabsza grupa mięśniowa. Ten uchwyt na biceps jest idealny też, właśnie Maldi to dobrze opracował, bo dwa różne ujścia, można powiedzieć, na zewnętrzną głowę i na wewnętrzną, które można regulować zmiennie. No fajnie, bo łokcie nie odchodzą, jest tylko praca taka, jaka powinna być. Myślę, że dużym błędem u ludzi jest właśnie odwodzenie tutaj ramienia i ta praca bicepsu wtedy jest niekompletna. A tutaj widać po pracy ręki, że
nawet ja przy krótkim ruchu, takim jak na początku robiłem, bo wprowadzałem tylko takie jakby przeciążenie środkowe, no nie da się tego oszukać. No tutaj ręka samoczynnie idzie na dół, a bicepsy no są ciągnięte do dołu przez rączki, ponieważ są tak skonstruowane. Dobrze jest to rozrysowane, musiało być dobrze przemyślane i technicznie, techniczne podejście, bo dość dużo widzę tutaj założyłem, a dalej mogę robić, więc praktycznie no, tylko z samą siłą bicepsów, no można tu lekko powiedzieć, że to coś tam zarzucam, ale ta praca jest taka, jaka powinna być. No wiadomo, że tam nie jest to już umiarkowany ciężar, ale odpowiedni do tego, żeby był bodziec treningowy.